Moi drodzy, stoimy na plantacji, gdzie jeszcze do niedawna rzepa gozimy, gdzie jesteśmy przed decyzją o zasiewach pszenicy ozimej. Jaką odmianę wybrać? To oczywiście decyzja do podjęcia dla nas i dla Państwa. W tym celu, jak wiecie, dobrze organizowaliśmy cały szereg poletek doświadczalnych. Na dzień dzisiejszy udało się zebrać 8 kompletnych pól doświadczalnych z odmianami pszenicy ozimej. Zebraliśmy łącznie 85 pojedynczych poletek. Także możemy się z Państwem podzielić już tą wiedzą, które odmiany według naszej wiedzy są najbardziej stabilne, najbardziej uniwersalne, jeżeli chodzi o dobór poszczególnych stanowisk, o poszczególne regiony kraju. Dlaczego to tak ważne, żebyśmy też prowadzili własne poletka doświadczalne? Powód jest bardzo, bardzo prosty i prozaiczny. Stacje coborowskie posiadają określony zasięg działania i badają nie wszystkie odmiany, które są też dostępne na rynku handlowym. My oczywiście ze swojej strony też nie jesteśmy w stanie przebadać wszystkich odmian, nie zrobimy tego tak dokładnie jak stacje doświadczalne. Niemniej jednak próbujemy, na ile tylko jest to możliwe, żeby te wyniki były wiarygodne i na tyle przebadać tych odmian w szerokim zakresie, żebyśmy mogli z Państwem przydzielić szeroką informację. Moi drodzy, co ważne, poletka, które dało się nam zebrać, są rozmieszczone w kilku województwach. Podkarpacie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Małopolskie, Śląskie. Stąd też mamy dość szeroki obraz, jak te poszczególne odmiany zachowały się w różnych regionach. Oczywiście część odmian, które badaliśmy, są też zasiane w Państwa gospodarstwach. Tym bardziej możemy powiedzieć o realnym plonie i o tym, jak w tym roku zachowały się odmiany. Te 8 lokalizacji z poletkami doświadczalnymi to tak naprawdę baza do tego, żebyście Państwo zasugerowali, co możecie posiać, które odmiany są w miarę uniwersalne i w miarę wierne w plonowaniu. Moi drodzy, o czym warto powiedzieć, to rzecz bardzo ciekawa. Na kilkanaście przebadanych odmian w naszych poletkach doświadczalnych okazuje się, że szczególnie dwie odmiany zmieściły się w pierwszej trójce. Podobnie jak w roku ubiegłym. Te same odmiany. Mowa tutaj o dwóch takich topowych naszych flagowych, sztandarowych odmianach, czyli o odmianie Artis i odmianie Balitus. W roku ubiegłym, po prostu rok do roku zamieniły się miejscami. To tyle ważne, że w przypadku odmiany Artis, która jest odmianą zarejestrowaną również w Coboru, jest to odmiana, która jest rekomendowana na listach zalecanych odmian w zasadzie na większości rejonów Polski. To pokazuje, że te wyniki, które my uzyskaliśmy, są bardzo często mocno zbieżne z tym, co pokazuje praktyka i nauka szeroko pojęta. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, tak Coboru, jak i my nie jesteśmy w stanie przebadać wszystkiego, co jest dostępne na rynku. Staramy się, żeby te odmiany dopasować do regionu, dopasować do możliwości klimatycznych. Moi drodzy, zebranych poletek doświadczalnych uzyskaliśmy średni plon 8,14 tony z hektara. To całkiem dobry wynik, jeżeli popatrzymy na średnie plony, które uzyskujecie Państwo w gospodarstwach. Oczywiście w tym roku możemy mówić o skrajnych wartościach. Rejon Świętokrzyski, rejon północno-Lubelszczyzna, rejon od Wisły bardziej na zachód. Możemy mówić o wysokich plonach. Małopolska, Podkarpacie, tutaj południowy wschód lubelskiego, raczej plony są bardzo niskie. Jakie są tego przyczyny? Przede wszystkim związane jest to z bardzo dużą liczbą opadów. Moi drodzy, o tym warto mówić. W okresie maj-czerwiec i kawałek jeszcze początek lipca w niektórych regionach, tych najbardziej dotkniętych, dużą ilością wody spadło od 250 do 400 litrów wody. To jest taka ilość, która w wielu regionach kraju jest wartością przypisaną na półroczny czy 3/4 okres całego sezonu wegetacyjnego. Moi drodzy, 8 lokalizacji, 85 poletek pojedynczych odmian. Średni plon z tych wszystkich zebranych poletek wyniósł 8,14 tony z hektara. Co ważne, różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi odmianami na danej lokalizacji mieściły się w zakresie od 800 kg do prawie 3 ton. To bardzo duży wynik, ale oczywiście, jak to w statystyce bywa, jeden wynik skrajny, drugi skrajny wynik odstawiamy na bok. Patrzymy na to, co dzieje się w środku. Czyli w pozostałych 6 lokalizacjach, moi drodzy,
średnia różnica pomiędzy najlepszą a najgorszą odmianą wynosiła mimo wszystko aż 1,5 tony. To bardzo dużo. Przy założeniu, że często rozmawiacie z sąsiadem i tak, no mnie dała 6, a mnie dała 7,5 tony. Chcę tą odmianę, która dała 7,5 tony czy 8 ton, a daj Boże 9 tony. Więc warto je zanalizować, które odmiany w danym regionie na pewno się sprawdzają. Nam wyszło z naszej analizy, że na pewno takimi odmianami jest Artist, na pewno jest Balitus, na pewno cały czas staruszek Patras, który może już nie bije rekordów, ale jest wierny w plonowaniu. Podobnie, jeżeli chodzi o kolejne odmiany, na pewno warto się, moi drodzy, zainteresować odmianą Euforia. Niemniej jednak odnosimy wrażenie, że po roku ubiegłym troszeczkę te plony nas może trochę zaskoczyły in minus. Niemniej jednak mieszczą się powyżej średniej. Na pewno warto zainteresować się odmianą Zygfryd, która jest odmianą późną i której plony są powyżej średniej. No i cóż, co warto podkreślić? Nie ma złych odmian. Są odmiany źle dopasowane do regionu, źle odmiany dopasowane do warunków klimatyczno-glebowych i do Państwa oczekiwań. Jeżeli mamy nieuregowany pH, słabe zasobności, nie bijmy się tam o 8-9 ton. Jeżeli stosujecie zbyt dużo nawozów azotowych, a nie bilansujecie tego z pozostałymi składnikami, to też nie wyjdzie na dobre. Moi drodzy, odmiana jest jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o poziom planowania. Natomiast zaczynamy tak naprawdę od nawożenia, od analizy gleby, od doboru odmiany, od prowadzenia całej technologii fungicydowej i nawozowej. Moi drodzy, stacje soborowskie dają Wam sporo wyników, ale pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę nie tylko na plon ostateczny, średni dla całego kraju, ale zwróćcie uwagę na wyniki regionalne. My posiadamy wyniki z poletek regionalnych, tutaj z tych kilku województw Polski Południowo-Wschodniej i zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami po to, żeby dobrać najbardziej optymalnie odmianę do Waszego stanowiska. Jeżeli uważacie, że ten film może być przydatny nie tylko Wam, ale Waszym kolegom czy koleżankom po fachu, udostępnijcie go na Facebooku. Zachęcam do lajkowania, do udostępniania na Facebooku i do wchodzenia na nasz kanał na YouTube.